Uwaga, bo to będzie szło na YouTube'a. Także będę troszkę chwilowo olewał czat. Cześć, z tej strony Wuze i grając na streamie w Call of Duty 4 zobaczyłem, że jest jakiś dziwny tryb. To znaczy Call of Duty 4, Call of Duty 4 Remaster. I na początku, wchodząc do tego trybu, wydawało mi się, że to jest jakiś idiotyzm, ale okazało się, że to jest naprawdę świetna zabawa. A dokładnie chodzi o takie hide and seek, znajdź... czym ja jestem. Chodzi o taką grę znajdź i nie do końca zniszcz, a właśnie bardziej znajdź. I widzę, że tutaj będę miał fajną możliwość, żeby wtopić się w otoczenie. Oj! Bo właśnie o to chodzi, żeby się w to otoczenie wtopić jak najlepiej. I teraz jestem beczką. I na razie ludzie mnie ignorują. Jest dobrze. Zablokuj, o to mi chodziło. I teraz tak, mam nadzieję, że nie zostanę znaleziony. Bo mam dosyć banalne przebranie. Jak to ugram, to będzie bardzo zaskakujące, ale pozytywnie. Wow, od kiedy tutaj się da wskoczyć? No dobra, nie. Oni mają RPG, to bardzo ułatwia sprawę, bo hitmarkery będą widzieli. No ale dobra. Na razie jest spoko. Na razie jestem ostatnią żyjącą beczką. I jest zajebiście. Jest super. Okej, okay. Oni nie wiedzą, oni tego nie wiedzą. Oni absolutnie tego nie wiedzą. A nie, jeszcze jest jedna osoba oprócz mnie. Mają 8 sekund. Mapa jest mała, więc tutaj nie ma. O, jestem ostatni. Teraz nie, 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 on wie. Nie, nie wie, nie wie. Nie wie. Oni nie wiedzą, oni nie wiedzą. 10 sekund. I ja nie wiem, czy ja wygram od razu po tym, czy nie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To był ostatni gwizd. Aha. Ile jest czasu do końca? Nie widzę timera żadnego. 20 sekund. O, odejm. Dobra, dobra. Ta beczka to był świetny wybór. Ta beczka okazała się być perfekcyjnym kamuflażem. 5, 4, 3. 2, 1. Nice. Cały czas zostałem. A akurat tutaj większość beczek jest pojedynczych, albo nawet nie. No to. Perfekt. Dobra, teraz my będziemy szukać. Najpierw jest kilkanaście sekund, żeby przeciwnik się ustawił. No, na większej mapie to było 30 sekund, tutaj jako że jest mała mapa, to jest tylko tam 11 sekund, czy 12, czy tam 15. Coś koło tego, 2, 1, dobra. No i teraz my szukamy. I tutaj na pewno RPG będą bardzo przydatne. Bo one będą nam znajdowały markery. O! Tutaj coś jest. Nie wiem jeszcze, które to, ale... Teraz będę wiedział. Jednak tu niczego nie ma. Zaraz, coś tu jest na pewno. Co najmniej było. Nie no, to typ musiałby być autentycznie... Nie wiem, czym typ by musiał być, żeby go... Nie no, ktoś tu był na bank. Ty, od kiedy tutaj da się tak wysoko skakać? Tutaj jest przecież to... Lol. W sensie... No. Tutaj nigdy nie było kosza na śmieci. Zaufajcie mi. Mimo, że w Call of Duty Modern Warfare Remaster nie grałem zbyt dużo, takie rzeczy wiem. Ile tam jeszcze zostało rekwizytów? Jeden. Gdzieś tu. Gdzieś w tych rejonach, tak mi się wydaje. Ostatni gwizd. Tu gdzieś. Nie no, nie gadajcie, że ty jest butelką.
Mam wrażenie, że tutaj gdzieś słyszałem. Przebiegał bobinę worek na śmieci? A jeszcze typ tak się skitrał, żeby nie było widać jego miejscówki. Ale gdzie to było? Nie, no to nie było. To było niesportowe zachowanie. Ja jako beczka wybiegłem. Miałem jaja. Nie, tego czegoś... Co? To są za rekwizyty? Co? No jak ja mam to skitrać tutaj? Przecież to jest nie do zrobienia. Nie no, my się będziemy chyba ścigać z nimi i ganiać, no bo to przecież nie ma najmniejszego sensu. Czemu ja byłem... prezentem? Dobra, jest 1-1, więc jest spok, ale ich jest więcej. Tutaj akurat taka przewaga liczebna troszkę daje. Dobra, gdzie są? Kim ty jesteś? Beczką? A nie, typ jest sześciopakiem! Boże, to jest takie moje wewnętrzne zwierzę. Ja się utożsamiam. Jejku, przecież jego jest... O, no on to wygra. Przecież koleś przez tylko tutaj sprawdzał ten worek na śmieci i widział, że tu nikogo nie było. O, damn. No to każdy, komu się trafi ten. Teraz sześciopak to będzie miał easy wina, no bo tego się nie da zobaczyć prawie. No nieźle. O nie. Ten typ z RPG-iem tu biegnie. Nie. U, zobacz, poczuł hitmarkera? Nie. Nie? Jak spierdziela? Nie, no ale tego... Jak oni go nie widzą? No dobra, teraz już go widzą. 13 sekund, oni nie mogą w to trafić. Unlucky. Strasznie. Ten sześciopak taki uciekający. Okej. Teraz żaden sześciopak nie ma życia. Nie no, nikt by się nie strzaił. Ty, kaczka mi spierdziela. Mayday! Mayday! O. Ograny. A ten flashbang całkiem długo działa. Dobra, trzeba szukać browarów. O! Tutaj gdzieś coś się dzieje. Gdzieś tutaj znowu słyszę. Myślałem, że to ta butelka. 18 sekund. Dobra, jeszcze będzie ten gwizd.
Nie, no nie wiem. Arbus? Co? Kiedy? Ja nie zwracam uwagi na takie szczegóły. O nie. Przegraliśmy z arbuzem. No w każdym razie gierka jest całkiem śmieszna, jeżeli o to chodzi. Przynajmniej tutaj nikt nie cheatuje, przynajmniej tutaj jest w miarę sprawiedliwie, no tylko ci uciekający. Ja miałem jaja i stałem jako beczka do samego końca. Przynajmniej to tyle. A w każdym razie wszystkich, którzy oglądają to na YouTubie, informuję, że w pewien sposób z nowym PC-tem powróciłem do całej branży, jaką jest gaming, YouTube'owy streaming i tak dalej. Więc pod tym filmem znajdziecie wszystkie możliwe linki w stylu Facebook, Twitch. No i wszystko, co się przyda, żeby znaleźć jakiekolwiek moje streamy, bo to w tym momencie teraz praktycznie codziennie już pojawia się na Twitchu. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o póki co taką wersję Call of Duty. Miejmy nadzieję, że za niedługo pojawi się jakiś CS czy właśnie inne Call of Duty w normalnym wydaniu, gdzie będę strzelał i zawijał, a nie spieprzał przed arbuzami, tudzież uciekał jako beczka. No i myślę, że to tyle. Także dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w przyszłości. Bang! No, dobra. To jest już jakiś shit do wrzucenia na YouTube'a.